cyk w górę. Plum! Okej. No i mamy, no. Super. I to jest coś, co odblokowywuje nam skill w naszym, naszym drzewku z Dragon Ridingu. I nauczmy się, będziemy mieć 4 punkty wigoru teraz. Jeśli się znajdziesz w pobliżu jakiegoś toru wyścigowego, weź tam, weź w nim udział. To jest cały quest, Jezus, ten quest mi każe na te tory wyścigowe wszystkie. Ten. No dobra, pójdziemy sobie tam i to testujemy zaraz, nie? Oni naprawdę tak mocno tak jakby rzucają, że tak powiem, wszystko, co mają z tym Dragon Ridingiem na stół w czasie. I to przypomnijmy, że nawet max levela jeszcze nie mam, nie? To fajne, to fajne. Chyba zrobimy sobie taki segment, jakby polećmy z tym Dragon Ridingiem, pozbierajmy te glyfy. Czekajcie, czy ja dobrze rozumiem, że tutaj jest jeszcze jakiś glyf? Dragon Glyphs, Skytop Tower. Ale to trzeba, do niektórych miejsc trzeba będzie się jakoś tak dobrze, wiecie, rozpędzić, żeby dostać się tam, nie? Jak się dostać w tak wysokie miejsce? Kurczę. Ta, tam widać nawet, chyba nawet mi się wydaje, smoczy glyf. Dobra, jakby to zrobić? Dobra, weźmy teraz może w ten sposób. O, jeszcze jeden. A dobra, to tak wysoko wysyła. Cyk! Bang! Mamy to. Okej, okay, to lecimy dalej zbierać glyfy. Siu. Tu od razu z momentu możemy wskoczyć w tę wieżę. Ale to fajnie wygląda. To, tutaj fajnie widać, że ta kraina projektowa... Wow, 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 stop, stop, stop! Gdzie jest ten glyf? Że ta kraina była projektowana z myślą o Dragon Ridingu i żeby patrzeć na niej od góry, nie? To co wczoraj rozmawialiśmy, to teraz widać... Teraz te Waking Shores widać w taki fajny sposób, jak przedstawiali te concept arty na ogłoszeniu Dragonfly. Teraz to widzę. Fajnie, teraz ten taki Thousand Needles vibe jest. O kurczę, a gdzie jest ta skrzyneczka, co tutaj jest oznaczona? Chestplate, Deadman's Chestplate. O, dobra, znalazłem tego glyfa chyba tutaj, jakby w środku. Ale gdzie jest ten skarbek, co tu... Czy to jest tam coś? Kurde, co to jest za ukryta jakaś? Co to jest? Co to ma miejsce? To zbieramy teraz drugi glyf. I gdzieś tu chyba... O! I gdzieś tu skarbek chyba powinien być, który szukamy. Trzeba mieć oczy szeroko, bo będziemy i zbierać te glyfy, i skarby. To jest coś, co ja tak lubię, kurczę, robić. O, dobra, tu jest. Faktycznie, Deadman's Chestplate. Cóż to jest? Ouu! To jest... Transmog? Wow! Super! Ekstra, dobra. Ojejku, właśnie to jest... Ja wiem, że to głupio brzmi, takie przynajmniej czasami mam wrażenie, ale to jest właśnie content, który ja uwielbiam. Ja uwielbiam taką eksplorację w otwartym jakby świecie, znajdywanie skarbów i w ogóle tego typu rzeczy. I ja właśnie to jest coś, na co miałem straszną nadzieję, jak chodzi o Dragonflight, ale widzę, że to chyba są spełnione nadzieje, że w to faktycznie idziemy. Dobra, to idziemy teraz... O kurczę. gdzieś jakoś tam chyba. Dobra, lecimy. Ciu. Rozpędu nabierzmy. Ciu. Tam chyba na górze będzie ten glyf, co? Aj, cholera, złego tego użyłem. I jeszcze raz, dawaj, jeszcze musisz! O, cholera, jasno. Pyk. Okej. Okay. Dobra, to coś mi się wydaje, że jest tam na górze, poczekajmy chwilę. I co, i mi się po prostu naładuje ten wigor, jak sobie będę tak stał. No dobra, możemy to tak zrobić. Dobra, to naładowaliśmy wigor i teraz tak. I jeszcze raz. Chyba dwa wystarczyły. Ja dobrze myślę, że to gdzieś tu będzie, ten... To cholerstwo. A coż tutaj mam? Top of tower, interact with the... Hope Kite. A co to jest? Releasing Hope Kite. Okej. Okay. Okej, okay, to jest do achievementa. Czyli na Smoczych Wyspach, na Waking Shores chyba dokładnie, jest po krainie rozstawionych 10 takich latawców nadziei przez lokalsów. Aha! I to, jakby to jest taka symbolika jakby w nadziei, że Dragonflighty powrócą. Super!
Ekstra, dobra, to też będziemy to od razu, że tak powiem, odhaczać. A ciekawe, co by się stało w ogóle, jak ja bym zgarnął... jak ja bym zgarnął smoczy glyf, a on jest tam na dole w ogóle. W ogóle nie będąc na smoku. Dobra, ziom! Nice, mamy to. Dobra. Lecimy dalej, moi drodzy, zbieramy wszystko, co się da. Nabierzmy trochę rozpę... O Jezu! O Jezu! Ups! Oj! Ja cię... No, troszkę się... Dobra, trzeba wylądować w jakimś bezpiecznym punkcie. No dobra. Trzeba uważać na głowę. Dobra, podoba mi się to. A właściwie to, no właśnie, możemy wydawać w czasie ładowania wigoru już te glyfki. Okej, więc tak. Tutaj mamy jedno piętro, w którym mamy niejako wybór. Z trzech, można powiedzieć. Więc tak, jeżeli ten robi, że na niskich prędkościach search forward, to jest, okej, to jest to pierwsze. Efektywność jest zwiększona do 125%, decreasing as speed increases, no dobra. Vigor regeneration rate jest zwiększony, dobra, vigor się szybciej odnawia. Thrill of the skies generates one vigor. Ale co to jest? Co to jest Thrill of the skies? W ogóle... Aha, dobra, to jest pasywka, że... Aha, dobra, że nam się odnawia wigor, jak latamy na szybkich prędkościach. Kurde... O ja, to aż 3 TT kosztuje. Dobra, to weźmy sobie to, ten podstawowy, że tak powiem. Podstawową po prostu regenerację wigoru. Jeden wigor co 25 sekund. No, super, powiedziawszy. Ekstra, dobra. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie. Lecimy. Ku przeznaczeniu. Okej, to jest... To może być jakiś troszkę trudniejszy. Dobra, rozpędźmy się może troszkę. Może tak to zróbmy. Ooo! Okej. Okay. Czekajcie, może tak... O kurde, to jest tam na samej górze! Dawaj, dajesz! Paliwo! O nie! Nie! Zacumuj gdzieś... O, dobra. Bezpieczna przystań. Ja chyba zaczynam rozumieć, o co chodzi w tej zapętlonej animacji. Może tak się robi właśnie w tym momencie, kiedy twój smok czuje w pobliżu ten glyf do Dragon Ridingu. Bo jak on jest w pobliżu, to na czacie jest wiadomość generalnie wyświetlana. Dobra, myślę, że styka. Wznosimy się w powietrze. Jezu, jak to jest wysoko. Kurde, no. Nie da rady. Dobra, jeszcze chwilę musimy... Musimy pochillować, za szybko jeszcze. Się wznieść w przestworza, tym razem nam się uda. Dawaj. Dawaj, jeszcze. Jeszcze musisz. Jeszcze raz. Ło, jak to fajnie, kurde. Ale ja już czuję, co Blizzard jakby, tak, że tak powiem, wykorzystał z tym Dragon Ridingiem. Po prostu to, żeby była ta, eksploracja jakby krainy i jakby... Znaczy, kurde, żeby się nacieszyć widokami krain, bo to jest jeden z powodów, dla którego Blizzard tak się wstrzymywał często troszkę z tym, jak chodzi o ten flying, ogólnie rzecz biorąc w dodatkach, bo właśnie, wiecie, flying jako taki troszkę odziera tej, no właśnie tego, właśnie... Kurde, nie wiem jak to nazwać, nie? Tego... Eksploracji krainy, tak to chyba można nazwać. A Dragon Riding z tym systemem glifów, oni tak te glify poustawiali, żeby był jakiś pretekst do tego, żeby pójść do jakichś takich fajnych miejsc w krainie, nie? Ale znowu też krainy zaprojektowali trochę, mając to na uwadze, nie? Więc to... Jezu, co to tutaj jest? W ogóle czemu jakieś draktyry, kurde, dziwne nas biją? Co to za zdrajcy są? Kto to jest? Dobra, gdzieś tu glif jest podobno. Ty, no nie mówcie mi, że tu nie trzeba było na samą górę lecieć. To by było trochę przykre. A może tam trzeba na górę w ogóle? Dobra, czekajcie, jeszcze. Na górę się... O, tam jest, właśnie! Sium! I... Dawaj! O! Ale fajne widoki są, jak się zbiera te glify. Ale to jest, kurde, fajne. Dobra, lecim. Jak na gryfie. Just like the old times. W sumie ten talent na... żeby ten wigor się odnawiał wraz z szybkimi prędkościami też jest fajny. O ja, tutaj są już następne skarby. Lecim po skarby.
cyk. Dobra. Jezu, ja naprawdę zaczynam wierzyć w to, że Blizzard naprawdę tak postawi o wiele mocniej na eksplorację w tym dodatku. I kiedy mówię, że postawi, to nie chodzi mi tylko o właśnie o levelowanie, nie chodzi o, nie, że tylko rzeczy takie jednorazowo do robienia, ale że na endgame'ie też jakby będą... będzie większy sens właśnie robić tego typu rzeczy. Kurde. Kurde, ale się jaram. Tego mi w WoWie tak brakowało często. I w ogóle... w ogóle... O, a co to? Primal... Primal Chaos poleciał! To jest chyba rzadki dosyć zasób. To jest na pewno ważne, ja to z bety jeszcze pamiętam ten zasób. On jest do tego. Do craftingu. Ekstra! Super. No właśnie, czy to nie jest przypadkiem ten item, co leci z bossów? Raidowych? Co i piszcie? Nie wiedziałem, że to może w ogóle polecieć czegoś takiego. Ja, ale już mi się podoba. Bo wiecie, o co mi chodzi, że... Ion podkreślał parę razy w wywiadach, że to jest coś, co, że czwarty sezon Shadowlands, że fajnie, podoba im się jak wyszło, coś tam, ale że zaniedbali ogólnie rzecz biorąc ten właśnie bardziej casualowy, znaczy casualowy, nie, właśnie on nie nazwał tego casualowy, tam konkretnie, tylko że zaniedbali trochę ten open worldowy jakby typ gracza, jakby outdoorowy, wiecie, no właśnie ten kontekst, który teraz robimy. Strasznie ciężko mi się wysłowić po polsku dziś, jeśli chodzi o to, o co mi tutaj chodzi z tym wszystkim. Ale już zaczynam czuć ten Dragon Riding tak we krwi. Dobra, już widzę glyf i teraz tak, wznosimy się. Wow! Idealnie. Idealnie. Dobra, mamy następny glyf. I lecimy po następny, nie? I nie zwalniamy tempa, lecimy po następny. PvP area tu jest. Jezus, fly scale camp. Cóż tu się dzieje? O kurde. Dawaj. Jeszcze musisz. Nie. Dawaj. Kurde, myślałem, że vigor mi wróci. Dobra, i wiecie co? I teraz jak już przy tym jesteśmy, to wezmę też właśnie ten talent. Ten talent wezmę. Tak sobie właśnie w czasie lotu myślałem, że ten talent byłby fajny. Jezus, jak to idzie? Chodzi mi o ten taki... tą eksplorację. To, że jakby... że eksplorujesz świat, nawet jeśli to są miejsca, które ty już znasz, to jakby odkrywasz je i jest jakby jakiś sens. Jest jakby jakiś powód, dla którego gra ci daje ku temu, by to robić. By po prostu sobie latać po świecie, a nie tylko, nie wiem, spamować Mythic Plus na przykład. Wiecie, o co mi chodzi? Tak, no to jest tak dobre, że wywalone... Tak, ja w ogóle... wywalony już w ogóle w kampanię, w historię. No dajcie spokój z tym, nie? Lecimy z Dragon Ridingiem. Ja się w ogóle tych... Właśnie, my te wyścigi musimy obczaić. Ja tak trochę to... to ten... Kurde, a tu patrzcie, ile tutaj jest tych torów wyścigowych. Ja pierniczę, ile tego jest. Dobra, jestem chyba gotowy. Wznosimy się. Oj, to będzie... to nie będzie łatwa misja. Jeszcze raz, dawaj. Jeszcze musisz. Jeszcze jeden. Obiecuję, już prawie jesteśmy na miejscu. Dawaj. Dawaj. O. Dobra. Chyba nam... o, tutaj jest ten latawiec. Następny. Hope Kite. Ty, totalnie, myśmy w ogóle... Ja w ogóle z historii, ja teraz robię te znajdźki, achievement i Dragon Riding. Ale to jest zajebiste, bo właśnie to jest... O, patrz, jak fajnie widać tą obsydianową cytadelę, do której Rafion poleciał. Bo to jest też, powiem szczerze, coś, co ja przez lata mówiłem, jak część z was na pewno pamięta, że właśnie mi zawsze tego, zwłaszcza w kontekście levelowania w WoWie, teraz już abstrahujemy jakby od gry jako całości, ale w kontekście levelowania mi bardzo właśnie brakowało tego, żeby gra nie była tylko po prostu od questa do questa, po prostu tak zwanym pudełkiem z questami, tylko żeby były też inne rzeczy, inne aktywności do robienia, aby levelować. I tu się często powoływałem na ESO, że tam są jakieś inne jeszcze po drodze rzeczy, jakieś world bossy, tu jakieś te delwy solowe, dungeony, ale publiczne i tak dalej, i tak dalej. Tam jest dużo i jakieś tam eventy inne. I właśnie WoW nie robił za bardzo tego typu rzeczy. Właśnie to fajnie działa właśnie w ten sposób. Ale fajnie tutaj teraz to widać. Ale to jest właśnie to z tych concept artów miejsce. To jest dokładnie to miejsce. A to jest właśnie przykład takiego oderwania się trochę od tego, nie? Od tych questów. Po to, żeby zaraz wrócić, nie? Dobra, gdzie jest ten wyścig? Okej, tutaj jest jakiś tor wyścigowy. Idziemy na nasz pierwszy tor. To horror wyścigowy, to jest pod nami, jeśli dobrze rozumiem. No dobra. Bronze Timekeeper.
Okej. No dobra, to chyba jest jakiś niebezpieczny tor wyścigowy. Jeżeli cię tam odhaczę flight pointa od razu. Oj kurczę, nie, wigor zużyłem przez przypadek. Mam nadzieję, że odpalenie wyścigu odnowi mi wigor na szybko. Takie są moje nadzieje. Dobra, poczekajmy. No dobra, ale się ten wigor teraz szybko odnawia. Dobra, spróbujmy. Nasz pierwszy tor wyścigowy. Follow the gold rings. Gotowi? Set? Start! Ale się z kimś ścigam tutaj, czy to jest po prostu to, żebym nie opadł? Ło! Gdzie jest następny? Łe! O Jezu, tam jest! Ups! Dobra, to teraz skumałem, że... O, tu, ale tutaj jestem Wind Surge! Dawaj, dawaj, dawaj! Chyba nie wzięło mi tego przyspieszenia. O! O, teraz wzięło, dobra. Trzeba uważać właśnie na te, takie powietrzyki. Wow. Dawaj, tu jest. I teraz zakręt. Ja tu nie widzę, czy to jest jakiś czas, czy... Ale to było zajebiste. Ale to było zajebiste. Mi się to w ogóle, jak ja to widziałem już wcześniej tam u innych na filmikach, czy tam właśnie jak Blizzard to tam pokazywał i tak dalej, mi się to kojarzyło z tym, że w grach Harry'ego Pottera bardzo często była używana taka mechanika, że na miotle się właśnie przez tam trzeba było tam sterować i się przez takie okręgi jakby tam trzeba było przez nie wylatywać. Niektórzy z was na pewno to kojarzą z tych pierwszych, jakby tych starych Harry Potterów jakby z gier. Kurde, to jest to, nie? To jest absolutnie to. Ale mi się to podoba. Kurde. Blizzard, jak ja się cieszę, że ty poszedłeś w takie rzeczy po prostu. For fun. To jest coś pięknego. Coś pięknego. Ale to jest... tymczasem Liberty na smoku. Zaufam na słowo, bo faktycznie zauważyłem, że takie dźwięki trochę wydaje jak lata na tym smoku. Ale to dlatego, że tak fajnie się lata, nie? Spyro przynieśli. Ale nie, słuchajcie. To był samouczek. Ja teraz wiem, co jest 5. Czyli to jest po prostu na czas. Ogólnie na czas. I się po prostu bije rekordy. Idziemy po złoto od razu. Jakby nie obchodzi mnie to. Od razu po złoto. Teraz będę bardziej te powietrza wypatrywał. Chyba tam było przy tym drzewie jeden przyspieszacz. Przyspieszaczami nazywajmy to. O, tam widzę powietrze już. Przyspieszacza znaczy. Dawaj. No, wziąłeś mi tego przyspieszacza? Nie wiem, czy to było tego warte. Chyba nie wzięło. Dobra, ale tutaj na spokojnie. Kurde, tam było, tam ominąłem. To chyba nie będzie złoto. Silver. Kurde, 2 sekundy do złota. Nie, idziemy po złoto od razu. Idziemy po złoto, nie wchodzimy tam. W ogóle, wysrane w ogóle w historię, w ogóle we wszystko inne, od razu. Jest taki tutaj downtime, chyba tak trzeba jakby wyskakiwać. I od razu jakby wskakiwać. Tu od razu trzeba chyba palić te serdże. Dobra, cyk. Min-maxowanie Dragon Ridingu, nie? Okej, to jest taki dziwny. A może zróbmy tak, o tak? I o! To jest to! To jest to, jak to trzeba robić, właśnie. Ło! W tego! Woo! Udało się, zabraliśmy wszystkie przyspieszenia. Dawaj, po złoto. Lecimy po złoto. Plup.
złota od 50, ale jak to jest w ogóle liczone do w ogóle tysięcznej tej sekundy? Ja pierniczę, mamy to, no jest złoto, no co ja mam wam powiedzieć, no jestem urodzony Dragon Rai, no co ja mam wam powiedzieć, no po to gram krasnoludem, tak? Mój krasnolud ma, że tak powiem, background w CV wpisane do Dragonflight, dlatego został mainem, bo jak moje postacie aplikowały właśnie o bycie mainem na Dragonflight, no to właśnie on mi najbardziej zaimponował tym doświadczeniu w, wiecie, w lataniu gryfem, nie? Po prostu. Więc to jest, kurde, ale to było fajne, ale to zajebiste. Wysrane w całe resztę, po prostu robimy Dragon Riding. O, i następny glyf, no i piękny przecież. Proszę ja cię bardzo, mamy to. Dragon Glyphs. A, tam będzie następny, dobra, zaraz polecimy do tego... Do tego rafionowego tego. A co to tam w ogóle tak świeciło? Śmieszne. Pyk. Dobra, tutaj... Jeszcze troszkę się tam... Porozpędzamy. Wingshot. O kurde, tutaj trzeba uważać, bo tutaj w nas celują, dobra. Dobra, to wiesz co, to poczekaj, zostaniemy tutaj. Zostańmy tutaj i naładujmy... naładujmy wigor, bo to... Okej, okay, to trzeba uważać. Dej, ale mi się to... Ja mam naprawdę nadzieję, że to jest tendencja, która będzie utrzymana, bo... teraz z kolei... Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak oni ogłaszali Dragonflight i oglądaliśmy te pierwsze filmiki Bellulara, pamiętacie to? Bellulara i Taliesina. A propos Dragon Ridingu, bo oni tam, się okazało, że oni tam dostali te tam pre-alfę wcześniej, coś tam, i odpowiadali o swoich odczuciach, to ja tam miałem taką turbo nadzieję, że Dragon Riding to nie będzie po prostu tylko, wiecie, system przemieszczania się na smoku, tylko że zrobią właśnie cały gameplay wokół tego, że to serio będzie gameplay, że będą i te wyścigi, i te kółeczka, i że tam może jakiś kombat w ogóle na tych smokach, że trzeba będzie uważać, że może ktoś cię strąci ze smoku, i naprawdę... Jesteśmy w pierwszym zonie Dragonflight, a ja już coraz bardziej mam takie potwierdzenie, że to jest dokładnie to, co Blizzard zrobił. Okej, mamy wigor naładowany. To lecimy. Pyk. Dobra, żeby lecieć szybciej, to chyba lepiej używać się z tego, Search Forward. A co ty mi tak się słabo rozpędziłeś? O mój Boże, co ty... Jezu, co mój smok jest tutaj taki spowolniony? Ty, ale to nie, to tak to nie. Nie, tego lepiej jest używać. O cholera, nie, oj. Okej, to był troszkę fail. To, ja pierdzielę, to są 70 levele. Dobra, poskradajmy się. Okej, nie jest dobrze, spulował się jakiś 7... Skąd ten mob w ogóle wyszedł? Okej. Nie zadaję pytań zbędnych. A, ale wsiądźmy na smoka, żeby nam się już ładowało. Coś mnie przefazowało. Wsiądźmy na smoczka. No i dobrze, niech ten wigor się... No dobra, dobra, spróbujmy. Nie, no ale to jest... To chyba nie zadziała w ten sposób. To jest chyba tam, na samej jeszcze górze. O mój Boże, święty. Ty, ale to nie jest łatwa w ogóle... To nie jest łatwa... Nie mogę tutaj stanąć? Oj, to jest bardzo niedobrze. Ty, to naprawdę nie jest łatwa sprawa się tam dostać. Tu nie ma za bardzo żadnego... miejsca... Ej, no stój! Nie! Nie leć w dół. Ciężko się tam, kurde, dostać. Wiecie co, nie będziemy wigoru marnować. Weźmy tak, poskaczmy troszkę. W oldschoolowym stylu. O, i... O, dobra, mój smok już sam skoczył. Dobra, niech mu będzie. Dawaj jeszcze musisz. O kurde, tam jest. Dawaj, jeszcze, dawaj mi ten wigor, dawaj. Ładuj wigor, kurde, wigor! Co jest? Aha, bo się nie ładuje w czasie lot. Nie! Co ty zrobiłeś? Ty głupi smoku! Tępe zwierzę. Co to ma być? Dali mi jakiegoś wadliwego smoka. Co to ma być? Widzieliście to? Wydaje mi się, że po to ta wieża tutaj jest właśnie, żeby... O, tutaj chcę przycupnąć. O, i z tej wieży wyskoczymy i tam polecimy. I myślę...
Albo może jeszcze... albo w ogóle jeszcze do tamtej. Dobra, do tamtej. No, ale ten wigor można powiedzieć, że jest lekko upierdliwy w pewnym sensie, no bo to jest jakby takie... Po prostu musisz stać i czekać, aż się naładuje, nie? Podejrzewam, że tutaj bym mogli jakby coś tak... troszkę poprawić ten system, w tym sensie, żeby w jakiś bardziej interaktywny sposób ten wigor się odnawiał, a nie żeby po prostu najefektywniejszym sposobem było po prostu stanie i czekanie. Znaczy wiadomo, są te talenty, co tam regenerują wigor bardziej jak lecisz i coś, ale wiecie, tak w samym takim, w tym miejscu, w tym momencie czekania, nie? Żeby coś, nie wiem, żeby coś, można było coś klikać chociażby czy cokolwiek. Dobra, to odnowiliśmy już część wigoru. Wydaje mi się, że mój plan wyjdzie i jest przemyślany bezbłędnie. Proszę bardzo. I z tej wieży tam wskoczymy. O, proszę bardzo. Jestem gotów. Tylko to jest też to, żeby tam polecieć, zebrać to i nie wpaść w lawę, w której umrzemy śmiercionośnie, tak, to jest to, co chciałem powiedzieć. Dobra, mamy full i lecimy, dobra, robimy to. Plum, dobra. Mamy to. A nie, właściwie my tam możemy na dół polecieć, tam to nic się nie stanie. Rozpędźmy tego bydlaka. On się jakoś tak bardziej chyba już nie rozpędza. Właściwie jak już tak nabraliśmy to wstępne momentum, to już chyba od razu można... Ja w ogóle bez sensu ten search forward robię. To chyba powinienem bardziej w górze robić. Mi się wydaje. A co to jest w ogóle? Stage 1. Ty, mi się chyba odpalił przez chwilę quest, który mi się nie powinien był jeszcze odpalić. Tak troszkę chyba... Można by powiedzieć, że zgliczowałem coś. Leci. No tak, i my odnawiamy w tym momencie też wigor w sumie z tym moim talentem. Więc to też ma pewien sens. Okej. Okay. Teraz tak. Czy nie, no ma search forward w dół pewien sens. Dawaj, ładuj mnie ten... kurde. Zabrakło, minimalnie zabrakło, żebym tam doleciał. Dobra, ja cię czuję, ja wiem, że ty czujesz ten... glif w pobliżu. No i tu jest jednocześnie tor wyścigowy, nie? Ale co ty mi tak opadłeś? Kto ci pozwolił? Czy my możemy już nowy skill? Teraz chyba będziemy mogli nowy skill. No ten glifek to już jest taki... O, taki sobie przyjazny. I co, możemy coś nowego kupić? Aha, to trzeba kupić wszystkie tutaj, żeby iść dalej, no dobra. Dobra, to kupmy. To czemu to nie mogło być ustawione po prostu tak pod sobą? A, no tak, no bo w teorii nie było tu wyboru. Takie. Zawracanie dupy troszkę, no dobra. Mamy nowy tor wyścigowy. Chciałbym wypróbować tego kursu. Dobra. Dawajmy to. Wild Preserve Slalom. Dobra. Jozda! Wow! Tu widzę... O! Przyspieszacz! Jest! Kurde, ale tu ten jest taki tutaj... Takie zakręty są... Ostre. Szło! Uff! Nie widzę przyspieszaczy. Coś mi się wydaje, że któryś musiałem ominąć. O, jest. Nie, no ale on jest na tym kółeczku. O kurde, o shit, zaplątałem się. Mój smok się zaplątał w skałkę. To już złota tam nie będzie chyba. Ale długi ten wyścig jest. Ten konkretny. A to był glif. O kurde, nie. Kurde, no. Glif mnie zmylił. Nie, no to są pobite gary. Nie, to była bzdura jakaś. Nie, to się nie liczy. Nie, mnie tam gra oszukała, mnie tam banda oszukinierów oszukała. A czekajcie, ale tutaj jest w ogóle na start przyspieszacz, co jak ja wezmę go tak stąd? Ja nie wiem, czy on jest na później, więc chyba popełniłem błąd, że go brałem. O, ale ten na dole jest. On mi nie ucieknie. Ło, dobra, dawaj. Tempo, wziąłeś tego? Kurde, nie wziął tego powietrza. To też już złoto nie będzie. Dobra, chyba zawsze będziemy musieli to robić tak, że najpierw zdobywamy brąz, potem srebro, potem złoto w sumie. Pewno dokładnie tak, jak sobie Blizzard to planował, jak to projektował, nie? Ło! Z drugiej strony te wyścigi w ogóle pewnie najlepiej jest robić po prostu jak się ma ten Dragon Riding na maksa, nie? Co? To był gold?
Easy, easy. Easy, na luź... Czyściutko po prostu, na luzaczku, pół sekundy niecałe. No to łatwo, no. Łatwiutko, nie no. Ale gold to jest najwyższy, nie? Nie ma lepszego. No ale chyba gold jest najwyższy, nie? Ej, co ja na czacie w ogóle właśnie przeczytałem? Want to sell glyph boosting for your dragon riding 48 na 48. You can completely AFK. Gold only zones. Ludzie już... Ludzie sprzedają boosty dragon ridingu? I ktoś to kupuje? Serio? O jest, select karak. What the fuck? Znaczy dobra, no rozumiem, że ktoś może mieć inaczej, ale dla mnie to jakaś kompletna abstrakcja, przecież właśnie zdobywanie tych glyfów tego dragon ridingu to jest cała przyjemność. No okej, wybrałem charakter i co? Tu jakiś skarbek widzę. Aha. Tak, ja to już widzę. Jakiś... O proszę bardzo, oto mamy. Tom Riding Pack. Okej, 400 supplies'ów. Unlocked Major Faction Valdraken Accord. A nie, to chyba przez to, że mnie zdecegowało, to mi teraz stwierdziło, że dopiero odblokowałem. No dobra. Dobra, i lecimy po ostatnie glyfy. Dobra, jesteśmy gotowi. Wznosimy się w przestworza. Dawaj, sio, jeszcze skok. I masz glyfka i ciuu. I skarbik tu jakiś jest. Dina com near me ors. A ja akurat jestem minerem, więc... Coś mi się wydaje, że tu będzie jakiś quest z miningu, który mnie tu będzie prowadził. No dobra, a gdzie niby jest ten skarb, co tutaj podobno rzekomo miał być? Halo. Dobra, następny glyf, to ja nie wiem, czy to nie będzie nawet widoczny z tej perspektywy przypadkiem. Gdzieś tutaj? O, jest! Dobra, i jeszcze jeden. I jeszcze będzie ostatni. I polecimy tych. In one fell swoop. Tam jest ostatni, nie? Okej. Dawaj, lecisz. O, jest, widzę go. I pyk! I to są wszystkie. I to są wszystkie glyfy do Dragon Ridingu w Waking Shores. Ale ten Dragon Riding jest fajny, kurde. A tu jeszcze jakiś skarbek na koniec? O. Cóż to jest? On a well-hidden ledges below the top of the waterfall. On a well-hidden ledge. Well-hidden ledge, powiadasz. Well-hidden ledge. Co ty rozmawiasz tutaj? No, to gdzieś coś, tu jakiś, nie wiem. Tu coś gdzieś ma być bardzo, bardzo dobrze. Oj! O kurde, dobra. Swoją drogą, fajna tekturowa woda, nie? Ale kurde, wow. To mnie wzięło, ja myślałem, że to będzie gdzieś tam pomiędzy tymi, a tutaj nagle coś takiego, okej, to było fajne. Misty Treasure Chest. 34 sloty. Moje bugi mają chyba 32 tylko. A to jest w ogóle boe. To jest w ogóle binds when equipped. Ty, to może sprzedam komuś kiedyś za coś. Okłamałem was trochę, mieliśmy wrócić do historii, ale to jest jeszcze jeden wyścig do zrobienia, więc niestety... Czekaj, ja z nim mam pogadać? What? How fast you can go on other courses? I can give you direction to each... Aha, to mi po prostu na mapie będzie zaznaczało, gdzie te kursy, gdzie te tory wyścigowe są. Dobra, chciałbym spróbować tego toru. Co, że z kursu mówię. Dobra. Dobra, złoto za pierwszym razem. Za pierwszym strzałem. Ja wam pokażę, jakie to jest proste. Patrzcie, ściu! Chłop start... Okej, dobra, tam lecimy. Sorry, zagapiłem się. Myślałem, że będziemy lecieć w dół. Gdzie są przyspieszacze jakieś? Nie widzę żadnych przyspieszaczy tych takich powietrznych. Wiecie, o co mi chodzi. O, tu jest. To był pierwszy. Wow, jak tu jest fajnie.
Ja nie jestem pewien, jak ja powinienem używać tego Search Forward z tym właśnie powietrznym przyspieszaczem w ramach tych minigierek. Ja nie pewien, nie wiem, czy ja to powinienem właśnie używać osobno od siebie, czy właśnie to stakować. Ja mam czasami wrażenie, że to się jakby nakłada i to daje taki podwójny speed wtedy, ale właśnie pewien nie jestem. Ale intuicyjniejsze by mi się wydawało właśnie, żeby używać tego osobno. Czekajcie, no chyba to się... Kurde, nie jestem pewien, czy to się stakuje. I pyk! Ale łatwio... No jak nie złoto? No czy... Pół sekundy do złota? A nie. Stop, pogubiłem się. Nie, ja miałem... A, nie, sorry. Pół sekundy zabrakło do tego, żebym nie miał złota, tak? Sorry, ja chyba źle to zobaczyłem. Zobaczyłem, czekajcie. Okej, dostałem. Okay, sorry. Brain fart. No dobra. Nie, dobra. To jak pół sekundy w tę stronę, że jakby, że dostałem, że pół sekundy później bym już nie dostał, to spoko. To perfekcyjnie przekalkulowane. Okej. Okay. Mamy następny... Kurde, robimy wszystkie to. A za to się nie dostaje expa przypadkiem, nie? Za te wyścigi. Ale robimy je wszystkie. O! Oj, tego mi brakowało, nie? Tego mi brakowało właśnie od wczoraj. Już się stęskniłem. Zium. Przyspieszenie. I następne. Jezu, gdzie teraz? Wo. O Jezu, tam teraz. O Jezus Maria, co się stanęło? Jezu, jakie to są dzikie zakręty na tym wyścigu. O kurde. O tu przyspieszacz? O on się chyba nie opłacał. O matko, o co się dzieje? Jezu. Ale się zakręciłem. Ale to jest taki... Ten tor wyścigowy to jest taki, powiem szczerze, taki dla zaawansowanych, bym powiedział. Kurczę, ciekawe czy z tymi wyścigami, na pewno, z tymi wyścigami pewnie są jakieś world quest. No i kurde, nie wziąłem przyspieszenia. Jakieś world questy pewnie będą powiązane, mam nadzieję. Tak robić world questy to ja mogę, nie? Emisarki. Nie, no są world questy, no właśnie, nie, no to jest nie, no nam, nie, no. Sami wiecie, że jestem Dragon Riding Master, to... ale ten wigor mógłby się resetować od razu, szczerze powiedziawszy, jak się odpala to. Dobra, słuchajcie, nie. To trzeba, ja musiałem zobaczyć po prostu, co, jak, gdzie, co jest 5. Teraz wiemy, teraz będziemy wszystko wiedzieć. Tu jest tak dziko, Jezus! Jezus! Nie no, dzikie te zakręty są maksymalnie. Dobra, tu jest przyspieszanie. Nie, dobra, to... Ja nie wiem, co chodzi z tymi... Ja nie wiem, co chodzi z tymi przyspieszaczami tam. Ja muszę... What the fuck? Co? Co? Nie wleciał w to? Ale bzdura, przecież wleciałem w to. Dobra, nie mogę się na to nabierać. Te dwa przyspieszenia, ja nie wiem, o co z nimi chodzi. Ale to są jakieś baity, no. To są jakieś... To jest jebait. Nie będę ich brał i będzie wszystko gitara w porządku. Cyk. O, i lecimy. I teraz tak. To jest, kurde. Jezus. Udało się, nie? Zebrałem to, tak, zebrałem. Dobra, tutaj jest jebait przyspieszenie. Tam było po prawej akurat nie jebait, no ale trudno. Tam to chyba akurat mogłem wziąć. Ale zobaczymy, w sumie nie wiem, może się obejdzie. Damy radę. Nie, no to żaden problem. Znaczy, no jest tylko jeden, że już wigoru nie mamy, ale... Ło. O, tu jest. A, dobra, bo te przyspieszacze to są na ten moment, tutaj. Znaczy to jedno przynajmniej. Jesus. O, złoto, easy. No przecież prościzna. Ale jakie złoto w ogóle? 3 sekundy prawie, kurde. To jest prosta sprawa to jest. Kurde, nie no, robimy to. To jeszcze mamy 3. A faktycznie, resetują się na wyścig, resetują się wszystkie wigory oprócz ostatniego. Ciekawie. Dobra, jazda! Ja tego wczoraj nie robiłem? Ja to robiłem już wczoraj, jak z Bonkolem graliśmy. Ja to sobie paladynkiem tutaj w wolnym czasie klikałem. Dobra, to robimy. I teraz patrzcie, ten manewr. Ale szczerze, prosty jest ten Dragon Riding tak mimo wszystko. Mam nadzieję, że będą jakieś trudniejsze wyzwania. Później. Zium. Mythic Dragon Riding. Ja pierdzielę, przecież to byłby content dla mnie. To jest łatwiutkie złoto. Oj, tap. Łatwo. Ale łatwo. Jezu, jak łatwo.
Co? Silver? What the fuck? Co? Ile mi zabrakło, przepraszam? 53 sekundy, a ja miałem 53 sekundy i 50 tysięcznych sekundy. Okej, okay, to jest, szczerze, prawdziwym challenge'em moim zdaniem w tym Dragon Ridingu jest właśnie jak najbardziej zbliżanie się do po prostu ułamków sekund. żeby być dosłownie przy tej granicy. To jest dopiero challenge w tym wszystkim. Jak zrobisz masz advanced i nie są łatwe. Zajebiście, to bardzo się cieszę. Nie no, bo tak szczerze, nie? W sensie, no wiadomo, nie wszystkie robię za pierwszym razem, ale niektóre te to od razu przecież na złoto robiłem. Więc mam nadzieję, że tak jest i że one będą takie trudniejsze tam dalej, advanced kursy. To super, to mega mnie to cieszy. Cium. Nie no, ja o Dragon Ridingu to mogę do jutra gadać, nie? Żuwa. Choć cały czas nie do końca, tak mi się wydaje, że ja to dobrze rozkminiłem. Jaka jest korelacja tych przyspieszeń, tych właśnie szarych w stosunku do Sora, nie? No i gów! Nie, to jest gówno już. Chociaż ten tor jest taki bardziej, nie? Fajniejszy właśnie. Ale chciałem powiedzieć, że nie wiem jaka jest korelacja, wydaje mi się, że wiem, że ona polega... O, patrzcie, Zeppelin tam leci. Że to powinno się robić tak, żeby robić... Jak masz to szare, to przyspieszenie, to żeby właśnie nie odpalać Sora. Że to się chyba nie nakłada, nie? Że tego Sora to najlepiej... Nie Sora, sorry. Search Forward to najlepiej jest używać, jak właśnie nie masz żadnego przyspieszacza akurat. Tak to rozumiem, ale nie wiem, czy poprawnie, szczerze powiedziawszy. Szczerze, gra tego nie wytłumaczyła w ogóle. Gra w ogóle nie wytłumaczyła w ogóle to, że to są te przyspieszenia. To w biegu, że tak powiem, odkryłem, więc... Ale to... Może... Chyba, że ktoś wie, to może powiedzieć. Zaraz spojrzę na wszystko, tylko... O, zium, dobra, nie, to jest easy złotko. Dobra, tu się ostatni raz chyba wywaliłem, więc tu trzeba uważać. O! Wzięło to przyspieszenie? Wzięło chyba. Dobra, no łatwiutko. I rzut to, złoto. No, ja myślę. No, to był dobry czas, Wow. Dobra. Smoczek? Da, teraz dawaj w górę. Dobra, super. Gdzie jest ten... Gdzieś tu powinien być. To już są plainsy. Czemu quest mi sugeruje, że to jest... Nie wiem, to jest jakaś... Ten ostatni kurs, przedostatni właściwie, to jest chyba tak dosłownie na granicy z Onaran Plains. O, tutaj. Tu smoczek. O, tu patrzcie jaki ukryty, kurde. I to jest opinia, którą już usłyszałem któryś raz, że ktoś wylevelował postać i ma normalnie ochotę pierwszy raz levelować od razu drugi raz, nie? To dobrze świadczy. O, jucz! O, tutaj jest takie wejście, takie ten. Dobra, to dobra, tutaj trójwymiaru nie skumałem. Dobra, trzeba wyczuć, trzeba wymacać ten tor wyścigowy tutaj. To już będę wiedział, że tam jest przyspieszenie. Oj, no i znowu nie wziąłeś przyspieszenia, co głupi krasnolud, no. Tempa baryła, no. Jedzenia pewnie szukał, dobra. Tu mamy, nie no, te przyspieszenia to są takie łatwe. Są na drodze do zgarniania. Jezus, Blizzard, proszę, zróbcie z tym systemem po prostu wszystko, po prostu cały gameplay pod niego zaprojektujcie, następnego patcha. To był Silver? What? Się to spieprzyłem kompletnie. Dobra, no. To łatwy kurs, dobra. Muzyka, klimat, cutscenki, dobre. Nie no, ja wiesz, ja jestem jeszcze z, fabularnie z Waking Shores nie wyszedłem, więc... Tam nie wiem. Ja a w Dragonflight poszedłem kompletnie w ciemno, jak chodzi o levelowanie. Absolutnie nie znam historii krań. O, to chyba przyspieszy... No nie, no to jest easy złoto. Prosta jest ta trasa. Tamta była wiele trudniejsza. Nie no, chyba dobrze myślę. Chyba ten Search Forward nie nakłada się z tymi przyspieszeniami. Tymi szarymi powietrzykami. No, łatwo, ale jak łatwo, ale jak łatwiutko.
No i dobra, i teraz został ostatni. Aż tam jest. Dobra, lecim. Lecim do tego kursu. Azur, z pana się zakocha, mogę ci go zagwarantować. No też mi się, generalnie to jest kraina, którą najbardziej, której najbardziej ciekawy jestem. Byłem, jestem. A czekajcie, a tutaj jakiś skarbek, coś tu było. O, proszę bardzo. Cyk. Ej, co jest? Co to za oszustwo? Ej, ja widziałem, że tu był skarb. Ale mnie gra oszukała. Ale bzdura. Ale bullshit, widzieliście to? Tam był skarb normalnie. Ale oszukaństwo. O, te plainsy też, ale nie, to jest następna krainka. Ale w ogóle jakie ładne jest przejście krain pomiędzy tymi dwoma. Bardzo lubię właśnie, jak oni robią tak, że granica pomiędzy krainami jest taka bardziej, wygląda naturalnie, a nie tak, wiecie, sztucznie jak od linijki. W tych starych zonach zwłaszcza było tak, że właśnie było dosłownie można było palcem wyznaczyć granicę, jakby gdzie się kończy i zaczyna która kraina, nie? A te nowsze właśnie mają bardziej coś takiego, takie naturalniejsze te przejścia. Zagwozdka, czy brać Dragonflight? No wiesz, no... No ja, no nie wiem, no zależy, wiesz, czego szukasz od gry, ale z tego, co pisałeś, to ci się może spodobać. Flary w powietrzu, bez part można było robić akrobację na smoka, niż rzutowce z dymem. Ale czekaj, ale co mają flary w powietrzu do tego wszystkiego następnego? No ale wiesz, no jakby cokolwiek by to nie było, niech oni wszyscy... Ale w ogóle ja też tak myślę, że tak będzie. Ja naprawdę jestem przekonany, a generalnie to, mówiąc delikatnie, w ostatnimi czasy to ja miałem rację z wieloma rzeczami a propos tego, jak Blizzard, że tak powiem, myśli i co zrobi. A tutaj, w ogóle myśmy o tym nie gadali swoją drogą, może dzisiaj w sumie trochę pooglądamy, że tak powiem, YouTube'ka. Też akurat tego konkretnego nie będziemy raczej całego oglądać, ale jak Preach był w tym, w Blizzardzie. Tam jest taki półtora godzinny filmik, tam wywiadów z Blizzardem. To tam normalnie połowa z tego, co Blizzard tam jakby wyjawia i to jest big reveal, to są rzeczy, które ja mówiłem przez ostatnie półtora roku na filmikach, nie? Że tak mi się wydaje, że tak jest. I naprawdę mi się wydaje... Wow. Naprawdę mi się wydaje, że... O kurde, 3 achievementy naraz. Łatwo. I w ogóle level! To my dostajemy... Ty, to się expa dostaje za te w ogóle wyścigi jeszcze? Zajebiście. Szkoda, że nie więcej. Szkoda, że w ogóle nie można levelować od początku do końca tych wyścigów, ale mega, ty. Ty, ja Wind Fury to temu nie mam. W ogóle tak teraz spojrzałem. A, ja w to idę, tu. Prosta sprawa. Ale fajne, fajne. No jeszcze nie mogę doczekać. Teraz trzeba szybko zrobić kampanię, żeby do następnego zona i żeby też, żeby Dragon Riding robić.